Jak wszyscy wiemy, ty bardzo przyjaźniłaś się z Anią Przybylską i chciałam się ciebie zapytać, czy w ogóle w jakim stopniu masz możliwość uczestniczenia na przykład w życiu jej dzieci? Wiesz co, to jakby ja byłam przyjaciółką Ani i to jakby ja nie chcę wchodzić w kompetencje Jarkowi, ale gdzieś oczywiście mamy kontakt i jak są jakieś pomysły Oliwii na różne jakby jej życiowe drogi, to gdzieś rozmawiamy o tym, konsultujemy, myślimy i mój telefon jest zawsze dostępny, więc jak ona tylko będzie potrzebowała ze mną porozmawiać, co dalej z życiem na przykład jej, to oczywiście, że jestem. Chłopaki sobie radzą, więc oni sobie naprawdę tam super radzą, więc nie jestem im specjalnie potrzebna, a jak trzeba, to Jarek wie, że może do mnie zadzwonić. A zdarza się, że na przykład Oliwia zadaje jakieś pytania tobie o swoją mamę? Nie, bo Oliwia jest teraz, wiesz, w takim wieku, że ona tego nie potrzebuje i też myślę, że trzeba jej dać przestrzeń, żeby ona znalazła siebie, a nie cały czas żeby wszyscy patrzyli na nią przez pryzmat mamy, bo to jest, myślę, że dla niej najtrudniejsze.